Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Paweł, a to jest 30 odcinek z Twierdzy Krzyżowiec i jak zwykle mam ochotę powiedzieć Twierdza Krzyżowiec Extreme. Tak więc zaczynamy. Oko Wielbłąda, październik 1276 rok naszej ery. Tak więc jedziemy z tym koksem. Do pokonania mamy tak, Saladyna i Sułtana, a mają oni po 8000 złota i są skurczybykami. Może nie wiem, czy są skurczybykami, ale na pewno będą mnie denerwowali. To wam mogę powiedzieć. Potrzeba kamienia. O, jest kamieniem cieniutko. Stan z czekamy na rozkaz. Z kamieniem będzie ciężko, póki co na początku. Proszę łaskawość. Pozdrawiamy. Zajmuję stanowisko na machinie oblężniczej. Jesteśmy ale jak gotowi. Wiemy, wszystko da się zrobić. Buduję sprzęt oblężniczy. Tylko kwestia czasu i przyzwyczajenia. Dosyć fajna misja, którą lubię. Więc ja będę nagrywał z wielką sympatią tę misję. Jak to nie oszczędza mojego domu? Musi oszczędzać go. O mordę. To już widzę, że hardcore. Hardkorowo. Co wam mogę powiedzieć, że tutaj jak on się nazywa, Saladyn rozbuduje jedną z największych swoich siedzib. Dobra. Gdzie te drewno? Skurczybeki. Jak widzicie, jedziemy na tempo od razu. 90 na maksa. Dzisiaj niebo nie świeciło jasno. Nie zaciekawie ten mam. Co ty gadasz? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Kamienia jest wpyte. Potrzeba drewna. Jezu, drewna kamienia, drewna kamienia, drewna kamienia, drewna kamienia. Zatkali się. Kulawo trochę. Masz w ciebie postawę. Nie można tutaj tego. Że mi nie chodzili. To zameczko. Wiadomość od Olivier'ego serca. Zaczyna nam brakować następujących towarów. Czy możesz je dostarczyć? Jasne, że ci je dostarczę. Już biegnę. Wiadomość od Sultana. Obserwuję gwiazdy i zdaje się, że nie są one. Ja nawet nie mam żelaza, więc co ty ode mnie chcesz? O kurde. Wiadomość od Saladyna. Widzę, że tu hardkorowo. Nie można tutaj tego. Bułki mi kradną. Nasze zapasy żywności kończą się. Przydałby się kamień tak w sumie. Ale co? Nie ma. Potrzeba drewna. Czy to gdzieś stanie to, czy nie? Nie. Trzeba tak postawić. Dałoby się zakryć ten spichlerzyk. Bo on tak odkryty to nie za bardzo. Nie prawdacie? Już lepiej, już lepiej. Teraz ładnie, o, coraz ładniej tutaj. Widzę, że się ładnie budujemy. Dzisiaj będzie taka ogrodzona od stóp do głów siedziba. Mam nadzieję, że kamienie nam starczy. A jest kamień tu sobie powydobywać jeszcze. Dawaj to. Nie można tutaj tego zbudować. Kto to mnie koniami atakuje? Tutaj by się przydało strzelać. Najlepiej mu w ten jego zamek, ale. O tak. O tak. No co, nie kasy już nie mają, mieli po 8000 koła. A teraz nic nie mają. Biedne lamusy.
Nie ma wejścia do mnie do zamku. Tutaj ładnie trzeba zamurować, wiecie, że to estetyk wyglądało bajerancko, właśnie tak. Taką siedzibę to ja lubię, że ładnie wyglądała. Niektóre osoby mogą się fochnąć, że sobie buduje zameczek. Taki elegancki. Dobra. To będą skóry, jedziemy ze skórami. No kurwa, to tak nie będzie stało. Za mało pracowników, tak jak ten obiekt, który ma nożami cenowe. Jak to za mało pracowników? Już się robią. Krowy. Gdzie ja se krowy postawię? Tu krowa będzie. Nie kurwa, tylko krowa. Tu jeszcze by krowa stanęła. O. To mi czasem wołów nie killuje? A nie, myślałem. Czy tutaj sobie spokojnie mogą stanąć? Ale hajzu to my też nie mamy za wiele. Pięciu i tak. No nie sięgną siedziby. Gdzie to jest? O, teraz ich jest dwóch. Dobra, git. Zbrojownia siedzi. Teraz skórę. Skórę kopiemy. Tutaj by się przydało też zrobić ze dwie wieże, spokojnie. Żeby mieć jakiś tam def przed tym. Przed... jak on się nazywa? Saladynkiem. Ej, cienko, cienko, bo tutaj chleba nie mogą mieć. Trzeba jedno zburzyć. Idź. Dobra. Skórę ciągną. To co, by tutaj żelazo mamy czy nie? Nie, nie mam, nie mamy w sumie, ale tak cieniutko można wydobywać, może stąd. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Kurwa, drewna mało. Więcej drewna. Zapasy w naszym sklepie. Ważne, że się zapasy powiększają. 4. Pyk, pyk. 4 niech idzie tu. 2 niech idzie tu. Dobrze, gites. Czekam na ataki Saladyna. Będzie dzisiaj misja podzielona na pewno na party, bo staram się nagrywać troszkę dłuższe, żeby było lepiej. Sam też lubię sobie pograć dłużej. Nie lubię tak pół godziny kończyć odcinko, bo to takie ciulowate. Wiecie, nie? Jak ktoś gra, to wie, o co chodzi. Tutaj brameczkę trzeba postawić, dawać woły, kamienia. O, kusznicy są. W sumie tego by się przydało tutaj pojechać, ale za wiele to my nie mamy, żeby tu zaszarżować. A, wybudujemy sobie pałkarzy. Pokażę to moje ulubione jednostki, to przecież wiecie. Kurde, ale to nie mamy. Z pszenicą będzie problem. Ile w tym spichlerzu jest? Dobra, trzeba to opierdzielić. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Mogą się fochnąć, ale co mnie to? Twoja popularność. Musi być tak. Dawaj jedzenie, ty. Ty mi dałeś swoje, ja ci dam twoje. To wszyscy są szczęśliwi. Twoja karawana z zaopatrzeniem przybyła. Dziękuję. No zaraz będziemy atakować, o jak zwykle. Ryszardzik atakuje w sumie, ale to by mi się przydało zabić tego ten. Jakąś się sułtana. Z tą skórą tylko cienką. Tak naprawdę.
Troszkę, że miejsca nie ma. Spichlerz, okej. Z tymi skórami to byśmy pojechali po bandzie, ale to... Kury, skóry, kury. Wiadomość od lwiego serca. Zapach zwycięstwa unosi się w powietrzu. Kogo tam atakujesz? Mój przyjacielu. Mój przyjacielu, kogo ty tutaj atakujesz? O, widzę, że mi się podkręcił dźwięk. Miałem dzisiaj dla was vloga nagrać. Ale nic z tego nie wyszło. Musicie mi wybaczyć. A ty po co tu stoisz? Ile was jest? Gdzie wy jesteście? Halo? Jeszcze jeden. Cztery. Raz. Dwa. Dawać więcej skóry, ludzie. Bo cieniutko z tą skórą. Oj, będzie mnie atakował. No to fajnie. O. Zabić tych uczników, dobrze. Kogo on będzie atakował, mnie czy jego? To jest pytanie. Dobra, tego by się przydało zabić zaraz, nie? Robimy wojo. Zdumi cały czas brakuje ten... skór. Mało mamy. Cieniutko. Moje wojsko w sumie mogłoby mu pomóc, ale... Mało gdzieś. On se sam powinien poradzić. To przeszkodnik jest. Jezu, denerwują mnie te moje sławki już. Raz słychać dobrze, raz źle. Jak oni idą, nie? Około. A właśnie, podatki, ja w sumie. Pocałujcie mnie w dupę. Nie będę wam podatków ciągał. Bo jętnim jesteście. Wydaje się, że niby na mapie jest dużo surowców, nie? Ale patrzcie, co ten idiota robi, nie? Woła postawił tu, on zapierdala stół. O, naokoło. I se nosi po jednym kamieniu. Po prostu mega, on ma tyle tutaj kamienia, nie? I tego w ogóle nie wykorzystuje. To jest śmieszne. Dobra, idziemy zabić tego. Sułtana zaraz. Tak jest. Skórę na maksa. Ile mamy tutaj? Kamyków, skór. Nie masz wystarczającej ilości towaru. 16 wystarczy. Ucznicy w gotowości. Na pozycjach. 38 jeszcze dwóch. Albo więcej. 4. Niech będzie. Może tak. To będzie tak. Pyk, pyk. Wiadomość od sułtana. Czerwone niebo zbliża się do fortecy sułtana. My są pałka. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę... Strzelać w te grzechotki. Tak jest. My są pałka. Czego potrzebujesz trochę prawdziwej... Ja ramię broń. No coś słabo ci, kusznicy. Dobra. Będziemy go zadupczyć. Dostaniemy 500 złota. Niewiele, ale... Co to tam? Liczy się każdy grosz. A, niszczę ten jego puchar. No to mnie niepotrzebne. Potrzebujesz trochę prawdziwej wiadomość od lwiego serca. Dobra robota, mój lordzie. Nasza królewska mość jest pod wrażeniem... Dobra, i teraz zbieramy hajs i... Zaraz skontrujemy ten... Saladyna. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam broni, sir. Czego? Tak jest. My sobie potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Czego? Szybki mar. Tak jest.
A nie mieszczą się. Ile ich jest? Tylu się nie mieści? Dobra, kuszników. Kuszników w sumie nie będę robił, bo to nieopłacalna jednostka. Wolę robić już konną jazdę do ataku. Kusznicy są słabi do ofensywy, zapamiętajcie. Czasy są wyjątkowo ciężkie, mój panie. Będziesz potrzebował całej swojej odwagi w czasie najbliższych. Tak, tylko że to nie ja będę płakał, tylko zaraz on. A zobaczycie. Jak ja będę wszystko wiedział. Będzie, pomóż mi, nie mam szans. Pomóż mi, bo mnie atakują. Gdzie tak? Dobra. Kopcie. Musicie kopać. Ja nie wolę. Mąki mamy w chuj, to możemy handlować. Żelaza mamy też dużo i drewno to. Ja nie lubię grać z botami, jak jest dużo drewna na mapie, bo zaraz zaczynają wszystko rąbać. Dobra, i fajnie ten. Już elegancko wygląda GTS Figos. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Czego? Nie znoszę. Świetnie, kopanie w fosy. Ruszać się. Patrzcie jak elegancko. I tylko tutaj się można domki ustawiać, różne takie ten... balety. Żeby to tak elegancko wyglądało. Wiecie o co chodzi, nie? O. I happy są. Dobra. Nawet im jedzenia nie trzeba, jak są happy. Zbrojownia zapełniona? Co my mamy tak dużo? Czego? Dobra, robimy ofensywę i idziemy go zabić. Tyle kuszników mamy, że on praktycznie nic sam nie zrobi, nie? Kto jest najlepszy? Solodyn! Skurwysynus. Ale to trzeba by było mu zniszczyć tę jego wieżę. Bo one są w sumie mu niepotrzebne. Więc... Ja tu tylko chwilę odpoczywam. Wasza łaskawość? Zaraz by się przydało tego pozbyć. Potrzeba złota. Oh my god. Miałem złota. Nie masz wystarczającej. Trzeba mu poobijać te wieże, żeby zostały takie kluski. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Ajajaj. A on go atakuje, to mu pomożemy. W sumie, a co? A co? Katapulta przygotowana do miotania. Także można było ją atakować. Katapulta uruchomiona. Tą wieżę. Już są. Git. Przygotować katapultę. O, git. O, to jest najgorsze, nie? No zniszcz się. Opa, opalala, opalala, opalala. Od razu mu niszczymy ten skład, żeby nie mógł wojska robić już. I teraz się skończy. Wchodzić do środka. A, cztery konie mi zostały, spoko. Oni tak nie przeżyją. No już popadają. A przynajmniej żeśmy mu weszli do zamku, to się liczy, nie? O, zesrali żeśmy się. Dobra. Liczy się, że była ofensywa, wiecie co chodzi, nie? To nie by był za szybki odcinek. Ale teraz zrobimy inaczej. Jak wejdziemy do niego do środka, to go podpalimy. To będzie dobry pomysł. To będzie dobry interes. Ale poczekajcie chwilę, ja tutaj zostawię grę. Za jakieś 30 sekund przyjdę.
sorry, ale musiałem. Naprawdę. Zjeść sobie coś. Tak na szybkiego. Dobra. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Potrzeba nam broni, sir. Idziemy dalej. Tylko weźmiemy się za. Nie można tutaj tego za fabryki. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować. Ucienko z tym. Nasze zapasy żywności kurczą się. Gra za ten obiekt aktualnie funkcjonuje. Potrzeba drewna. Dawaj drewno. I kolejny dom. Patrz jak pięknie, jaka estetyka. Po prostu. Aż normalnie wiecie. Masakra, nie mogę się doczekać twierdzy 2. Twierdzy krzyżowy 2, sorry. To będzie siecz po prostu. Będzie siecz. Taka siecz, jakiej świat nie widział. Tylko na kanale Paweł 865400. Żelazo będzie też trzeba wydobywać wszędzie. Tutaj mam, o, mam tutaj miejsce na żelazo. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Ale zukichnąć mi się chce. Nie masz wystarczającej. Tylko nie, żebym nie kichnął. A ja nie lubię powstrzymywać kichania. Ajajaj. Dobra. Idzie ten kamień czy nie? Ser. Nie można tutaj. Tutaj jeszcze trochę pohandlujemy tym mięskiem. No bo w sumie jakby tak. By ludzie tylko jedli bułki, ser, to by tak, nie wiem, no. Chujowo by wyszło, jeszcze jabłka takie im damy. Żeby sobie jabłka powcinali. Nie można tutaj tego. A nie lubię takich surowych rzeczy. Bułka tylko. Bo on tu sobie tutaj coś stawia. Zaczyna wydobywać wszystko. Tak, potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Ale kamienia, chło. Masz. Potrzeba. No gdzie drewno? O. Przyszło. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Weźmy, nie denerwuj, chłopie, ty nie będziesz sobie tutaj stawiał nic. Ten go znów atakuje, nic mi nie mówi. Dobra, atakuj go. Skończysz atakować, to ja zaatakuję. Nie no, chuj on tyle tam wojska wkłada. Zastanawia mnie to. Trochę się też bawimy. Ja lubię arabskich uczników. Fajne jednostki. Raz mnie piznął i nie ma połowy HP już cały koń. Nie? Co jest? Czemu nie działa Z? To jest co? X? Coś jest nie tak. Tak jest. Potrzeba nam broni, ser. Wszystko działa, teraz on będzie atakował mnie. Czy jego? Wiadomość od jego serca. Odwagi, mój panie, odwagi! Musisz utrzymać się samotnie. Dobra, to ja też tak powiem. Nie, odwagi, odwagi, sam se tam się bij z nimi. Przecież on sobie pewno poradzi. W sumie nie, konnicy wystarczy 60 równo. I dużo robić wojska ofensywnego, to jest teraz podstawa. Nie masz wystarczającej ilości. Teraz też, żeby trochę ich podpalili. Jakby już nie wyszło, to będzie taki plan awaryjny. Żeby go w pizdu na wygwizdu spalić. Oj. Ty go chyba pogięło, nie? Będzie coś tu u mnie sobie produkował. Pogięło chłopaka trochę. Brak miejsca w zbrojowni. W zbrojowni miejsce zawsze się potrzeba nam broni, ser. Dobra. Tak jest. Potrzeba nam broni. 78, nie, 79. Od lwiego serca. Wysłałem ludzi, by ci pomogli. Twoi sprzymierzeńcy. Dawaj, defa. Trzeba bronić mnie. Najlepiej. Wiadomość od lwiego serca. Wysłałem. Bo on będzie cały czas robił wojsko i do mnie podsał. To nie ma żelaza? Twoi sprzymierzeńcy. Jest wojna i sprzymierzeńcy. Masz. Rusz z tym żelazem, tym pało. A zresztą, co mi to powiedzieć?
Tak jest. Dobra. Kamień cały czas przybywa. Więc jest git. Pałkarzy dużo zrobimy. Tak ze 150 i na dwie partie polecimy. On cały czas będzie woje robił. Miejmy na taką nadzieję i podsyłał. O, właśnie to robi, więc jest dosyć fajnie, gites, nie? Masakra. Co do grania z widzami, właśnie miałem odpowiedzieć na to pytanie. Będzie gra z widzami i jeśli osoby, które to piszą, śledziłyby moje odcinki na bieżąco by były z moimi odcinkami, to wiedziałyby, że jak skończę serię z twierdzą, to nagram wersję z widzami, te ze 3-4 odcinki. Taki turniej sobie zrobimy, nie? Tak więc macie jeszcze 20 misji, by się przygotować i osoby. I oczywiście gramy w. Jak uda mi się ogarnąć, to zagramy na tym programie Game Rage, coś takie, nie pamiętam, Game Rhyme, coś jakoś tak to się nazywa. I zagramy na tym kanale, a jak mi się nie uda, to niestety będziemy grali poprzez Hamachi. No. Więc przygotujcie się w wersję 1.2 i możliwe, że to będzie Hamachi, prawdopodobnie. No. Bo próbowałem coś tam robić z tym programem, ale mi niestety nie wyszło. Dobra, my to zaraz go skończymy. Ile ta wieża ma HP? To zabije od razu. Podbiegnę sobie śmiesznymi jednostkami. Albo nie, po co? Nie można tutaj tego zbudować. Chcę go trochę podenerwować. Tak jest, potrzeba nam broni, sir. Dawać tego. Skóły. Skórki z ogórków. Dawać. Tak jest. Musi być ich dużo. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Nie masz wystarczającej ilości. Potrzeba nam broni, sir. Gdzie skóra? Ile ich jest? 132, nie no. Powinno spokojnie chyba wystarczyć, jak myślicie. Na ramię, broni do boju, sir. Naprzód. Nie no, w sumie poczekamy, nie no, bo... Skąd robi tyle woja? To przydałoby się poczekać, nie? Te 5. Nie no, kilka minut. Niech dociągnie do 300. My też się powiększymy. Nie masz wystarczającej ilości. Zresztą tak damy radę, więc. Tak jest. Chyba nie będzie się go opłacał nawet spalać. Dobra, atakuj go. Wstrzymał już woja. Ten ma 100. Czego ci trzeba? Nętam. Mahu Arihanuk. O morna. Nakloam for. Ilani hajatyl. Mahu Arihanuk. Kujulu na gaj. Ale parasutak. O morna. Nie, pierw tu spalimy. To będzie dobrym pomysłem. Nie, 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 tak, nie, tak. Yo. Chyba się podpalił kolega. Jakich chcesz towarów? No takich nie mam, ale masz kuszę. Może ci się przydadzą. Oj, się spalił, kolega. Twoja karawana z zaopatrzeniem przybyła. Dziękuję ci, mój lordzie. Tak jest. No trochę lipa, powiem wam. Bo teraz on nie ma, nie mamy jak do niego wejść praktycznie. Musimy poczekać, aż się spali. Więc podbiegniemy wojskiem tutaj. Mam nadzieję, że ja zgromadziłem jak najwięcej kasy, bo ja tutaj dużo atakowałem i wszystko i w ogóle, więc... Często tak robiłem, że chciałem być w czołówce tych, którzy zgromadzili najwięcej hajsu. Bo jak wiecie, bot to najbardziej, znaczy najwięcej tego hajsu gromadzą. Ten sobie tym taranem wali. Spoko. Ej, ty kurwa Mendo jedna. Wojsko mi wybijasz. Czego ci trzeba? Doskonale.
No co za debil, nie? Muł głupi. Dobra. Leci. O Jezu, ile woja, nie? W takiej sytuacji ciężko byłoby mi się obronić przed tym. Nie wiem, co bym zrobił. Praktycznie nie miałbym już szans. Dobra, dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja sobie zaraz sprawdzę, ile on będzie trwał i podejmę decyzję, czy go podzielę na party, czy nie. Moje woły. Żeby on se strzelał. Spoko. Dobra. Jezu, 100 tysięcy, kurwysyn. Werble. O Jezus Maria. Tak więc trzymajcie się. Do zobaczenia.